Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Siedlec. Nowym gościem na moim kanale jest pan Sebastian, zawodnik lubelskich hełowowców. Witam. Mam nadzieję, że to pierwszy, nie ostatni. Wiem, że tu jesteś, Waryszek tak powiedział przynajmniej raz na filmie. Dzisiaj będziemy próbować pizzy Dakota. Składnikami tej pizzy jest sos pomidorowy, boże ser, szynka, kurczak, pieczarki, cebula i sos soskowy, który jest tutaj na tym. No to zacznie to wygląda. Zakręciły jak ślimaka. W sensie ten sos jest w kształcie ślimaka tak narysowany. Próbujemy. Bierz pierwszy kawałek, Sebastianie. Tak. Cebula. Bardzo pyszne. Ogółem całe tak. Jakie? Ogółem? Ogółem. Bardzo pyszne. Całe te. O. Dobrze, niech się mój gość najpierw... Ten jest nowy, no to niech się najpierw wypowie w tym odcinku. Ten. Nie, no ogólnie według mnie pizza spoko jest. Daje takie 8 na 10. Jedynym minusem dla mnie jest to, że jest tak więcej cebuli i przez co tak bardziej czuć cebulę na tej pizzy. Składników jest tak... No, nie żałowali. No, nie żałowali tych składników, to fakt jednak. A i jedynym też minusem jest taki, że ona się rozpada, nie da się jej dobrze jego oderwać i ciężko jest sobie złapać. No i dlatego... No to 8. To ja teraz tym powiem. Ciasto widać, no mało przypieczone te brzegi, no ale to nie jest, nie jest to minus. Dla mnie w porządku, nie lubię zbytnio przypieczonej za bardzo brzegów. Składników od serca dane, cebuli dużo, pieczarków dużo, szynki też dużo. I ogólną moją oceną też jest 8 na 10, bo no w porządku pizza. Jedyne to, co się można przyczepić, to co Sebastian powiedział, że się trochę rozwala. No ale to mały bikus. Moim gościem był Sebastian, który stoi w telefonie, ale to tam się no już. Dziękujemy za miłą obsługę w lokalu. Jedynie w tym lokalu da się zamówić pizzę na wynos albo na dowóz. I to jest taki w sumie minus z jednej strony. No z jednej strony tak. Jedni lubią tak, bo można ją wziąć do znajomych, zjeść wspólnie i to z jednej strony jest dobre. A z drugiej niektórzy wolą, że przyjść do lokalu. No rodzinnie tak. No ale... No nie ma tragedii. No nie, jest w porządku. Byliśmy w lokalu Pizza Factory w Siedlcach. Bardzo pozdrawiamy panią, która nam wydawała pizzę i pana pizzermana. Gratisowo nam do pizzy dali dwie puszki Pepsi. O, ja już mam. Tutaj jest jedna moja, jest tam. Ty, ale stop, stop, stop! Hola, hola. A tak. Pepsi nam nie płaci za... A no tak, to nie mówimy. Oj, puszki z napojem nam dali gratisowo. No, nie dali nam pieniędzy, no to nie mówimy o nich, bo... No. Nie będziemy robić reklamy darmowej. Jeśli chcecie więcej odcinków z tym panem, mam nadzieję, że na kepsa jakiegoś się da zaprosić w Lublinie. Albo sam wybierze lokal. A w sumie na jeden miałbym. Dobrze, to nie będziemy zdradzać. Dziękuję mu za udział. Zapraszam, nie wiem, masz Instagrama jakiegoś? Ja nie potrzebuję osób poufnych. Mój Instagram wolę, żeby został taki mój prywatny, wiesz. Dobrze, uszanujemy to. Zapraszam też na swojego Instagrama, który będzie w opisie. Na Instagrama Wyluzowani z TV, którzy są za kamerą. Na kierowcę i za operatora, który stoi za kamerą. I za siema. I już pozdrawiam, cześć.